Teraz mówiła, mówiła i musiała stać w
imię klasy i szkoły. Będę uczył się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Zachowaniem i nauką będę starał radość rodzicom i nauczycielom. Pochybnie oznacza spocznienie.
No i chyba mamy za sobą najtrudniejszy etap tej uroczystości, ślubowania. Teraz chyba czas na nagrody, prezenty. Bardzo proszę pana naczelnika, pana Jerzego Ciuka, bo chyba mamy zasłużyli już na słowa szefa naszej oświaty. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, ale przede wszystkim do uczniów klasy pierwszej dzisiaj się zwracam, bo to wasza uroczystość. Na wstępie chciałem serdecznie wam pogratulować to, że przed chwilą zostaliście przyjęci do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Swoim programem artystycznym, który przedstawiliście przed ślubowaniem, przed pasowaniem dla uczniów, udowodniliście, że w pełni zasłużyliście na to, żeby zostać pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 5. Serdecznie wam gratuluję. Gratuluję również nauczycielom, wychowawcom, wspaniałym uczniom, wspaniałym wychowankom, rodzicom wspaniałych pociech. No i korzystając z okazji, w związku z tym, że w dniu jutrzejszym mamy Dzień Edukacji Narodowej, chciałem wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 5 złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia ode mnie, również od władz miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Szkole chciałbym życzyć, żeby taka frekwencja rodziców w dniu dzisiejszym towarzyszyła wszystkim uroczystościom szkolnym, wszystkim spotkaniom, wywiadówkom i wszystkiemu temu, co będzie się na terenie szkoły działo. Dla uświetnienia, czy może dla oswodzenia raczej dzisiejszej uroczystości chciałbym przekazać dzieciom trochę słodyczy, którymi poczęstujecie się po dzisiejszej uroczystości. Dziękuję. No, prezent na słodko. Ja też mam dla was prezent. Jutro jest dzień wolny. Cieszycie się? No. I pojutrze też. Trzeci dzień też. A może jeszcze czwartego nie chcę przyjść do szkoły, co? No to się ładnie zapowiada ten rocznik. Same wagary od poniedziałku. To tylko macie jutro dzień wolny. Potem do szkoły. Koniec. Wagary mam tylko w głowie. Dobrze, przechodzimy do szkolnych rzeczy. Ostatecznie powtarzam. Jutro jest tylko dzień wolny. Dla niektórych poniedziałek. Jako pełnoprawni uczniowie wracacie do klas i rozpoczynacie pracę. Otrzymacie dyplomy potwierdzające ślubowanie od pani. Otrzymaliście prezenty słodkie od pana naczelnika. Po zakończeniu uroczystości każda klasa może wykonać zdjęcia tutaj, w tej sali na tle. Tutaj pan Darek Żurek będzie wykonywał zdjęcia. A później rozumiem, że spotkacie się z rodzicami w klasach wspaniałych. Życzę wam jak najmniej problemów, moi uczniowie. Jak najwięcej cierpliwości. Nie bierzcie przykładu z tych starszych uczniów, którzy robią co chcą. Zobaczcie w czasie uroczystości. Ani z tych, co mieszają się na randkach. Wszystkiego najlepszego przez najbliższe 6 lat. Proszę o powstanie. Baczność.
skandalowy wyprowadzić. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie tego ważnego dla pierwszego dnia. Do zobaczenia.